Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku z serii Detroit Become Human i wracamy do naszego Conora i Henka na kacu. Jesteśmy w tym klubie naszym Go-Go. No dasz radę. Dasz radę. Chodź Conor, chodź. Prince, super, fajnie, że są przyjaciółmi. Podążaj za Hankiem, no idziemy. Eden Club. Jak tu neonowo. Najseksowniejsze androidy w mieście. Ja już wiem, czemu ci tak zależało. To ty się dałeś namówić po usłyszeniu, że idziemy do klubu Go-Go. Masakra, ale to jest creepy. To jest ten sam model co North? Podobno ma twarz. Co ty odpierdalasz? Nic, patrzę sobie. Wyglądała podobnie. A że North nie chciała nam powiedzieć, jakie pełniła funkcje, to możliwe, że właśnie taką. Cały czas w toku. Nie mogę nic panu w tej chwili powiedzieć. Cześć, Hank. Cześć, Ben. Jak tam? Cześć, Ben. To tamten pokój. A tak przy okazji, Gavin też tu jest. A, świetnie. Co za Gavin? Umarlak i dupek, na to czekałem. Ten, cośmy się z nim ostatnio kłócili przy przesłuchaniu? Porucznik Anderson i jego przydupas. Nie macie kurwa co robić? Przydzielono nas do wszystkich spraw z udziałem androidów. Więc możesz iść już do domu. Marnujecie trochę czasu. Taki zbok, który... trochę przedobrzył z zabawą. Rzucimy okiem tak czy siak, jeśli można. Dobra, spadamy. No, idź stąd. Zaczyna tu walić gorzało. Dobra, na sporo. Faktycznie dupek. Dobra, chodźmy tu do pani Android. Pani Android. Krytycznie uszkodzony, dobra. No Conor, ale z ciebie oblech. Zaraz się spawiuję. Niebieska krew, dobra. Co, nic więcej na jej temat mi nie powiesz? Hank, jakbyś mógł tu się mi się odsunąć, bo... Do Denata próbuje się tutaj dostać. Dzień dobry panu. Co tu się wydarzyło? Zawał serca. Oj, no przykra sprawa, no. Nie żyje Orly? Myślałam, że odpoczywa. Silne posiniaczenia. Reconstruction. Ofiara została uduszona. Nie umarł na atak serca. Został uduszony. Tak, widziałem ślady na szyi. Ale to niczego nie dowodzi. Może lubił na ostro. Wymagane ponowne uruchomienie. Resecik, żeby tak? Żeby dostać się do pamięci androidki, trzeba ją reaktywować. Dasz radę? Jest poważnie uszkodzona. Jeśli mi się uda, to na minutę, a nawet krócej. Mam nadzieję, że się czegoś od niej dowiemy. Dobra, chyba trzeba działać szybko teraz. Prosto z mostu. Zadam ci teraz kilka pytań. Jesteś w stanie mówić? Czy on nie żyje? Powiedz, co się stało. Zaczął mnie uderzać. Raz za razem. Błagałam, żeby przestał. Będziemy słuchać. Sprawiało mu to
go zabiłaś? Nie. Nie, nie zabiłam go. Co jeszcze pamiętasz? Pośpiesz się, nie mamy czasu. Kiedy ja naprawdę nie kurde, wiem... Kurde, ja chyba źle wybrałam. Ja nie wiem, nie kto pamiętam. Zabił tego mężczyznę? Nie wiem, byłam wyłączona i... Niczego byliście nie widział. Tu sami? Czy może był ktoś jeszcze? Chciał się zabawić z dwiema. Tak mówił, była jeszcze druga. Dokąd poszła ta druga? Czy coś mówiła? Shit. Była tu druga androidka. Minęła ponad godzina, na pewno dawno się zmyła. Nie. Nie mogła wyjść niepostrzeżenie w takim stroju. Może nadal tu być. Dasz radę znaleźć defekta wśród androidów w tym klubie? Pewnie, że damy radę. Defektów nie da się łatwo wykryć. Cholera. Musi być jakiś sposób. Może naoczny świadek. Ktoś, kto widział, jak wychodzi z pokoju. Pójdę pogadać z menadżerem. Może on coś widział. Daj znać, jak się czegoś dowiesz. Dobra, szukamy świadków wśród androidów. Czyli co, mamy podejść do tych w kapsułach, tak to nazwać? Dałeś ofiarę? Nie, może był tu 2 czy 3 razy. Ci faceci nie są specjalnie gadatni. Przychodzą... Aaa... Tylko człowiek może, także musimy poprosić Henka. Panie poruczniku! Podejdzie pan? Znalazłeś coś? Możliwe. Wynajmie pan te Tracy? Konor, kurwa, mamy ważniejsze rzeczy. Proszę, poruczniku, niech mi pan zaufa. No wynajmij Tracy do Konora. Tłumaczył w księgowości. No raczej. Proszę bardzo. Miło cię poznać. Jak chodź się błyszczy. Pokażę ci pokój. Okej, co teraz? Widzi się jak syrenka. Co ty robisz? Mamy. Niebieskowłosa. Tracy szła w kierunku wejścia. Widziała coś. A czym ty mówisz? Co z tego? Defekt wyszedł z pokoju. Niebieskowłosa Tracy. Klub czyści pamięć wszystkich androidów co 2 godziny. Zostało kilka minut na znalezienie świata. O nie. Dobra, ona szła w tą stronę, więc pewnie ten będzie coś widział. 7. I co ja mam jej powiedzieć? Rozmyśliłem się. Spróbujmy z tym. Oby mnie żałował. Nie. Android nic nie widział. Którędy ona szła? Gdzieś się musiałem pomylić. No to może ta. Najdroższe dochodzenie w całej mojej karierze. No, domyślałam się, ale trudno. Ale się kręci, Boże. Jest. Wróciła do klubu. Dobra, poszła tam. Wiem, którędy poszła. To na co czekasz? Tu wszędzie są androidy. Skąd będziesz wiedział, który widział niebieskowłosą Tracy? Wiem, w którą stronę poszła. Muszę tylko znaleźć androida, który... Czy to jest ten sam koleś cały czas przy każdym androidzie? Android nic nie widział. Gdzieś się musiałem pomylić. O ten może. Jest.
Dobra, tam weszła do czerwonego pokoju. Let's go, let's go. Ten się tu kręci, ale że się kręci, to pewnie nic nie widział. Chodź ty. Nie. Kurde. Nie. Haken machen, gdzie tu jeszcze jaki android? Znów straciłem ślad. To ten pewnie. I nie bawiłem się nawet minuty. Sorry, Hank. Jest. Weszła do niebieskiego pokoju. Gdzie jest niebieski pokój? Że tu? Ten sprzątający to widzi pewnie podłogę i nic więcej. Tego. Kurde no. Co te androidy się tak patrzą pod nogi? Niebieskowłosa Tracy tędy nie szła. Którędy ona przyszła w ogóle? 4 minuty. Bo ja się trochę zgubiłam już, muszę wam przyznać. No sprawdźmy jeszcze z tym, kurczę no. Nie. Dammit. Nic nie widział. Gdzieś się musiałem pomylić. To może jednak on coś widział. A nie, przecież kuźwa, ja stąd przyszłam. Shit. Nie znajdę jej. Właśnie tu. Dostał się tu jeszcze jakiś android. Czas mi się kończy. Nie uda mi się. Jest. Dobra, schował się w pokoju. Bo który to był pokój? Ten? Nie? Ten? Ten. Opuszczenie pokoju. No szfaken machen, no. Widziałeś coś? W sumie nie sprawdziłam do końca. Nie. Dobra, teraz możemy... Cicho, Connor. Woźny. O! Uciekła drzwiami do personelu. Które to drzwi dla... tutaj? Wiem, gdzie poszła. Za mną. Kurwa mać, co tu się w ogóle dzieje? Ja nie wiem, Hank, właśnie, ja nie wiem, co tu się dzieje. Właśnie do tych drzwi. Możesz biec trochę szybciej, czy iść trochę szybciej? Czekaj. Ja się tym zajmę. Skoro chcesz. Z magazyn. No złaź po schodkach. Kurwa, za późno. Wcale jeszcze nie jest za późno, spokojnie. Hank, trochę mi zasłaniasz, wiesz? Nawiązanie do Era 9. Dymają, aż się rozsypią, a potem wyrzucają.
Zeszyt, ale mamy czas na to? W sensie zeszyt, Boże. No wiecie, o co mi chodzi. Przewiń to szybciutko, nie będziemy tego czytać. Dobra. A może wyszła na dwór? Ludzie są kurwa jebnięci. No to chciało im się prawdziwych związków. Wolą kupować androidy. Żeby im gotowały, rozkładały nogi na zawołanie. No to racja. Kogo jeszcze obchodzą uczucia? Już niedługo wszyscy wyginiemy, bo ludzie wolą kupić sobie syntetyka niż... Kuźwa! ...kochać drugiego człowieka. Ja pierdolę. Skwitował szybko. Jest, jest, jest! Kuźwa! Kute, nie byłam przygotowana. Ani kroku! Kurde! Fuck! Przewróć. Kopnij. Rączki się trzymały. Szybko! Uciekają nam! Kurde! Fuck! Oszczędził, nie chce strzelać. Kiedy on zmaltretował Tracy, wiedziałam, co będzie. Tak bardzo się bałam. Błagałam, żeby przestał, ale nie słuchał. Zacisnęłam mu ręce wokół szyi. I trzymałam, aż przestał się ruszać. Wcale nie chciałam go zabić. Chciałam po prostu przeżyć. Wrócić do ukochanej. Chciałam jeszcze raz znaleźć się w jej ramionach i zapomnieć o ludziach. Smrodzie ich potu i okropnych słowach. Chodź. Idziemy. Masakra. Może to i lepiej. Proszę, nawet nam z Hankiem urosło. Dobrze, bardzo dobrze. Ech, straszne to jest. Czy takie rzeczy z nimi robią? Masakra po prostu. Dobrze. Podejrzewam, że tu mieliśmy dwa wyjścia. Pewnie drugim wyjściem było... A, trzy nawet.
Jednym pewnie byłoby, że one uciekły, drugim, że Connor zabił tą jedną Tracy chyba, nie? Tutaj czegoś mi brakuje. Agresywne podejście. Aha, dobra. Szukaj androida, który był naocznym świadkiem. Aha, czyli ona mogła nam coś innego tutaj powiedzieć, gdybym podeszła do tego inaczej. Ścigaj defekta. Tutaj coś ominęłam. Wygraliśmy walkę, oszczędziliśmy defekta i defekty uciekły. Dobra, podoba mi się w sumie takie zakończenie. Chyba najlepsze z tych wszystkich trzech opcji. No mogły też wcześniej chyba uciec, tak mi się wydaje, jakbym ich nie dogoniła do tej siatki. No nie wiem, ale w każdym razie dobrze, że tak wyszło. Dobra, moi drodzy, w takim razie słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!